W Jaworznie, w Jeleniu, naprzeciwko popularnego sklepu z zielonym zwierzątkiem w nazwie, otworzył się drugi taki sam sklep. Nas jednak zastanawia, który sklep mieszkańcy Jelenia wybiorą do zrobienia zakupów. W Jaworznie, w Jeleniu otworzył się popularny sklep z zielonym zwierzątkiem w nazwie. Nie byłoby to nic dziwnego, bo sklepy tej firmy można spotkać tak naprawdę w każdym mieście, w każdej dzielnicy i prawie na każdym osiedlu. Jednak co dziwi najbardziej jest fakt, że dosłownie naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy już sklep tej firmy się znajduje. Nowy punkt popularnej sieci zastąpił stary sklep, który od wielu lat funkcjonował na rynku w Jeleniu. Cieszył się on bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców tej dzielnicy, jednak kilka miesięcy temu został zamknięty. Przez pewien czas w lokalu odbywał się remont, który odnowił to miejsce. Niedawno pojawił się szyld, który poinformował mieszkańców, jaki sklep tam się otworzy. Od teraz na ulicy Sulińskiego można spotkać aż dwa sklepy z zielonym logo o nazwie zwierzątka. Mieszkańcy dzielnicy Jeleń mogą mieć dylemat, który z tych sklepów odwiedzić. Nas zastanawia, na jakiej podstawie dokonają tego wyboru. Jednak ich bliska odległość może sprawić, że skorzystają z jednego i drugiego.